opuszczony fort Fryderyka Wilhelma. Jego budowę rozpoczęto w roku 1805, a tak też wskazuje widniejąca tutaj, przepraszam, data. Natomiast budowę fortu zakończono dopiero w roku 1829. Służył on jako fragment pobliskiej, nieistniejącej już dzisiaj twierdzy. Zobaczymy zatem, jak wygląda obiekt opuszczony od blisko 70 lat. Fort Fryderyka Wilhelma zbudowany został przy dzisiejszej ulicy Portowej jako część prawobrzeżnych umocnień twierdzy po prawej stronie rzeki Odry, a swym zasięgiem obejmował wieś Kłodnicę oraz dwie pierwsze śluzy kanału Kłodnickiego. Wzniesiony został jako czteropiętrowa budowla murowana z cegły na rzucie koła skolistym, odkrytym dziedzińcem po środku. W tej chwili udało mi się wejść do obiektu przez wejście główne. Piękne, prawdopodobnie dębowe, okute o drzwia. Prawdopodobnie pozostałość jeszcze z czasów świetności obiektu. Zatem ciekawie, że się zachowały. Bardzo ciekawi mnie natomiast ten oto znajdujący się tutaj przedmiot. Jak widzimy, jest to wózek widłowy, ale jaką funkcję pełni w tym miejscu? Z tego co mi wiadomo, stoi już tutaj od dłuższego czasu. Prawdopodobnie miały tutaj zostać wprowadzone jakieś remonty, jakaś rewitalizacja obiektu. Być może nie doszło to do skutku, a wózek został. Przejdę natomiast od razu na dziedziniec, który robi niesamowite wrażenie. Jest to otwarty dziedziniec, wybudowany na planie koła. Tam natomiast znajdują się dziełobitnie. Było ich łącznie 28. Wszystkie zostały sklepione kolebkowo. Cały budynek pierwotnie miał posiadać 4 piętra, aczkolwiek nie został w ten sposób dokończony, no i finalnie miał tylko 3 kontygnacje. Przyznać trzeba, że bardzo okazale to wszystko wygląda. Na pewno ciekawie by to wyglądało latem bądź wiosną, kiedy byłoby widać bujną zieleń, no niestety podczas zimy dostrzec tego nie możemy. Jak widzę, ktoś chyba dba o to miejsce ze względu na to, że ewidentnie jest tutaj pozamiatane. Osunięta ziemia, także myślę, że samo naturalnie w ten sposób to nie spadło. W tym momencie zajrzę do korytarzy znajdujących się obok. Także zajrzyjmy zatem do korytarzy. Te okna, które są tutaj widoczne, wychodzą na dziedziniec, na którym przed chwilą mieliśmy okazję przebywać. Natomiast w tym momencie znajdujemy się właśnie we wspomnianych wcześniej korytarzach. Widzimy piękne sklepienie kolebkowe. Trzeba przyznać, że miejsce ma bardzo tajemniczy klimat. Przypomina jakby jakiegoś rodzaju lochy. Zobaczmy, co znajduje się dalej. Warto jeszcze jednak po drodze zwrócić uwagę na stan obiektu. Widzimy ewidentnie, że cegły niestety powoli nie wytrzymują, no i z biegiem czasu po prostu spadają na ziemię. Trzeba być ostrożnym. A zmierzając w dalsze strony fortu, dostrzec możemy wielką dziurę. Prawdopodobnie po prostu część pierwszego piętra się zawaliła. Widzimy zatem naturę, która się wdziera do środka. No i jednocześnie jesteśmy również w stanie zauważyć resztę całego odsłoniętego fortu, gdzie później oczywiście się dostaniemy.
Wracając ponownie do parteru, odnajdujemy najprawdopodobniej jakiś piec. Spróbuję zajrzeć do środka, nie będzie to proste, na pewno niebezpieczne, także nie próbujcie powtarzać takich rzeczy. A widzimy, sięga dosyć wysoko, powyżej widzę jakieś otwory, także prawdopodobnie były to jakiegoś rodzaju wentylatory. A samo ciasne pomieszczenie to, tak jak mówię, prawdopodobnie rodzaj pieca. Kiedy na początku XX wieku pobliska twierdza została zlikwidowana, fort został przekształcony na browar. Idąc dalej, prawdopodobnie znajdziemy jeszcze jakieś pozostałości właśnie po nim, który swoją drogą funkcjonował do roku 1945. Resztę historii opowiem nieco dalej. Udało mi się dotrzeć na piętro pierwsze, aczkolwiek nie zamierzam zbyt dużo po nim chodzić, ponieważ będąc w korytarzach poniżej widzieliśmy, w jakim stanie wszystko się tutaj znajduje, dlatego nie zamierzam ryzykować. Natomiast da się pójść jeszcze wyżej, także myślę, że w tym momencie skierujemy się właśnie tam. Już chwilę po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to fort służył jako mały browar oraz słodownia do innego browaru w Gliwicach, niestety została spalona większa część obiektu. No i właśnie od tego czasu miejsce to popada w coraz większą ruinę. Czyli tak naprawdę miejsce opuszczone od blisko 70 lat. Niesamowite. Miejmy nadzieję, że w jak najszybszym czasie ktoś doprowadzi do porządku tę ruinę, zważając na to, że jest to jedyny taki obiekt w Polsce. W tym momencie kończy się nasza wędrówka po tymże forcie. Eksploracja niezbyt długa ze względu na to, że sam fort nie jest zbyt wielkich rozmiarów. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to proszę, abyś go wesprzył, zostawiając łapkę w górę. A jeżeli chcesz obserwować dalsze moje produkcje, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Także do zobaczenia.